w Federacji Ruchów Miejskich, nasza organizacja, to 15-16 TES miejskich, które należy zaakceptować, żeby do nas dołączyć. Dzisiaj będziemy mówili o festiwalu Poszerz Światopogląd, ale także o działaniach Fundacji EMIG. Będziemy mówić o tym, jak to jest ważne, aby akceptować, szanować, uczyć się i rozumieć innych ludzi, inne kultury, bo to nas po prostu rozwija. Spotykamy się tutaj w ramach naszych działań webinaryjnych dzięki rozwojowi instytucjonalnemu Związku Stowarzyszeń Kongresu Ruchów Miejskich, który jest dofinansowany przez Narodowy Instytut Wolności, przez Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich. I bardzo się z tego cieszę, bo dzięki temu możemy poznawać nowe osoby, nowe miejsca, ale także inne postrzeganie spraw. Bardzo wiele mówiliśmy o tym, jak polityki miejskie rzutują na nasze życie, jak wpływają na komfort życia. Na to mówimy o tym, jak je poprawiać. Mówimy o tym w kongresie, jak nasze działania przekładają się na to, jak funkcjonuje całe nasze społeczeństwo. O tym, jak bardzo ważne jest zauważać inne osoby, ale także pamiętać o tym, co często powtarzam, przywileje są niewidoczne dla tych, którzy je mają i nie możemy o tym zapominać. Dzisiaj bardzo się cieszę, moimi gościniami i gościem są Maja Giętkowska i Łukasz Ignasiński, założyciele i pomysłodawcy Festiwalu Światopogląd, ale to oni także wymyślili Fundację Youplan Culture, która za chwileczkę się pojawi. Jest także z nami Sylwia Królewska z Fundacji EMIG. Mam dzisiaj taką przyjemność, że nasi goście i gościnie są z Torunia, więc my się trochę znamy, więc pozwolimy sobie na taką luźniejszą formę rozmowy. Państwa zachęcam do tego, jak zawsze, jeżeli macie pytania, uwagi, piszcie je w czacie. Postaramy się do nich wszystkich odnieść, odpowiedzieć. Mam nadzieję, że będziecie brali udział w dyskusji. Dla osób, które nie mogą i dotrwać z nami do końca, przypominam, że wszystkie webinaria, także i to, będzie dostępne na naszej stronie Kongresu Ruchów Miejskich. Pojawi się na pewno za kilka dni, więc można do niego wrócić i zachęcam do tego, bo bardzo często mamy takie informacje zwrotne od osób, które nie mogą oglądać naszych webinariów. To, co się tutaj pojawia, bardzo często ich inspiruje, pokazuje, że można inaczej, że można czegoś się dowiedzieć. Nie tylko narzekamy na te nasze polityki, na tą słabą demokrację lub na to wszystko, co dzieje się w naszym kraju, lecz szukamy innych rozwiązań i bardzo Państwa do tego zachęcam. Oddaję głos najpierw Łukaszowi i Mai, którzy rozpoczną swoją prezentację. Państwu jak zawsze przypominam, że nasze spotkania są w bardzo luźnej formie, więc z Łukaszem i Mają pojawi się może i Talita, więc proszę o tą wyrozumiałość, którą zawsze tutaj mamy. Widzę, że tam się pojawia jakieś maleństwo i główka, więc ją widzimy, więc proszę o wyrozumiałość, zrozumienie. No pięknie, mamy wszystkich razem, więc mamy na to otwartość, więc Was proszę o to, żebyście się nie denerwowali i nie stresowali, jak coś tam się wydarzy, na co nie macie wpływu. A Państwu bardzo dziękuję za zrozumienie. Łukasz, Maja, oddaję Wam głos. Macie swój czas. Zachęcam do tego, żebyście powiedzieli, czym się zajmujecie, gdzie wyjeżdżacie, dlaczego Wy pracujecie z tymi obcokrajowcami i coś dla nich robicie. Przecież niektórzy z nas uważają, że nie ma z tego nic dobrego, więc mam nadzieję, że opowiecie o tych swoich dobrych doświadczeniach. Już oddaję Wam głos, chociaż chciałabym jeszcze więcej mówić o tym, co robicie, ale wiem, że to będzie w prezentacji. Możesz za nas poprowadzić całą prezentację, jak chcesz. Nie mam nic przeciwko, my będziemy słuchać i przytakiwać. Odważę się. Już proszę Maja Gutkowska, Łukasz Ignasiński, Talita Ignasińska. Jak widać na załączonym obrazku, prywatnie jesteśmy parą i łączy nas nie tylko fundacja, ale ta mała osoba. Więc Maja może będzie uciekać w międzyczasie, bo Talita lubi pohałasować wieczorami. Jak to się stało, że jesteśmy tu, gdzie jesteśmy i mamy Fundację Youplan Culture? Od tego się zaczęło, że działaliśmy bardzo dużo nieformalnie wcześniej. W ogóle może tak krótko o strukturze naszej fundacji, bo jesteśmy malutką organizacją, właściwie rodzinną, dwuosobową i działamy relatywnie krótko, bo ponad dwa lata oficjalnie jesteśmy zarejestrowani. Ale przez te dwa lata z Haczykiem udało nam się już parę małych projektów i może większych też zrobić. Natomiast jak to się stało, że w ogóle postanowiliśmy założyć organizację, słuchajcie, ja naprawdę 3 lata temu nie wiedziałem, co to jest NGOs. I
zaczęło się od tego, że po prostu kochaliśmy podróże i kochaliśmy poznawać obce kultury. Organizowaliśmy spotkania podróżnicze, które na początku bardzo powoli się rozkręcały, ale potem coraz więcej zjednawały sobie fanów. I w kawiarni Wejściówka w Toruniu, gdzie to organizowaliśmy, coraz więcej ludzi się zbierało. Tak dużo, że w końcu się przestali w tej kawiarni mieścić i pomyśleliśmy, że może warto zrobić coś większego. Mieliśmy apetyt na coś większego. A z racji tego, że ja też zajmuję się teatrem na co dzień, jestem aktorem, organizowałem dużo warsztatów teatralnych i takich wydarzeń, więc i to wszystko robiliśmy właściwie wolontaryjnie, własnym sumptem, bez żadnego wynagrodzenia, po prostu mieliśmy frajdę z tego, żeby takie rzeczy robić. I postanowiliśmy, że chyba nadszedł taki moment, że trzeba zrobić krok dalej. Pomyśleliśmy, że warto to przekuć w coś większego i wymyśliliśmy, że zrobimy festiwal w Toruniu, ale żeby zrobić festiwal musieliśmy mieć fundację, więc zaczęliśmy zastanawiać się, co z tym zrobić, żeby założyć fundację. Okazało się, że zrobienie festiwalu, założenie fundacji w jednym czasie okazało się bardzo trudne i tutaj przyszła nam z pomocą Fundacja EMIG, która w drugiej części spotkania zabierze głos, zresztą z którą tą fundacją jesteśmy mocno zaprzyjaźnieni i będzie się przewijała ta fundacja również w dalszej części prezentacji. No i Fundacja EMIG dała nam parasol ochronny przy pierwszej edycji festiwalu i właściwie pod ich skrzydłami, jeszcze nie mając własnej organizacji, nie mając żadnej formy prawnej, zrobiliśmy pierwszy festiwal kultury podróży w Toruniu, a w międzyczasie już udało nam się założyć te organizacje i o tej wielokulturowości. Co jakby było dla nas clue, żeby w ogóle robić festiwal podróżniczy, kolejny festiwal podróżniczy, skoro już jeden w Toruniu był, a w Polsce w ogóle jest jak grzybów po deszczu i coraz więcej. Gdzieś sami byliśmy często gośćmi takich prelekcji, czy przez te spotkania, które organizowaliśmy, spotykaliśmy się z innymi podróżnikami. Ale brakowało nam w tych wszystkich eventach jednego zasadniczego czynnika. Rozmowy i poszerzania kontekstu, szerszego rozumienia kultury, kraju, nacji, narodu, ludzi, o których mowa i innego punktu patrzenia. Za każdym razem na wszystkich festiwalach podróżniczych, które w Polsce się odbywają, słuchamy opowieści białego człowieka ze środkowej Europy, który pojechał do kraju X, i mówi, że w Chinach ludzie mają skośne oczy, jedzą pałeczkami, a w Meksyku biegają z pistoletami i jedzą psy. I wszyscy kiwają głowami i mówią tak, tak, aha, aha. Dokładnie. I jest pięknie i biją brawo i wszyscy mówią, ale zazdrościmy tej podróży do Meksyku, Chin, gdzie jedzą pałeczkami i mają skośne oczy. A nikt nie pytał ani Meksykanina, ani Chińczyka, Indonezyjczyka, etc., czy tak naprawdę jest. A my podróżując najbardziej ceniliśmy sobie zawsze spotkania z lokalną ludnością, i oglądanie ich kraju, ich kultury, ich oczyma. Wtedy najbardziej można ją zrozumieć i być, będąc najbliżej ludzi, namacalnie, dosłownie i w przenośni, tę kulturę poznawać. Więc myśląc o pierwszym festiwalu kultury podróży w Toruniu, pomyśleliśmy o obcokrajowcach, którzy tutaj mieszkają, a chyba zaczęła się cała historia od mojego spotkania z Hindusami w toruńskim kebabie i zobaczyłem, że jest trzech chłopaków, mówię, chyba nie z Bliskiego Wschodu, chyba nie z Północnej Afryki. Pytam się ich, skąd jesteście chłopaki? I oni się bardzo ucieszyli, że ich w ogóle ktoś zapytał, skąd są, bo każdy tam przychodził, zamawiał kebab i wychodził. I nagle się okazało, że przyszedł jakiś koleś, który chce z nimi po prostu porozmawiać i się okazało, że oni są z Indii, z Kerali, której ja tam przez chwilę byłem, więc zaczęliśmy sobie o tych Indiach rozmawiać. Oni zaczęli mi przeszokowywać specjalnie jakiegoś super mega ekstra dobrego kebaba, który był super ostry, niestety. Ale sobie pomyślałem, kurczę, ci ludzie tutaj żyją, egzystują, funkcjonują razem z nami, dlaczego by ich nie zaprosić na taki festiwal, mówiąc o Indiach? I tak zrodził się pomysł festiwalu, na którym obok podróżników zapraszamy obcokrajowców z danych krajów, którzy obecnie przebywają w Polsce. Jeszcze chciałam tylko dodać, że jakby bardzo nas chcieliśmy taki poruszyć aspekt, na festiwalu podróżniczych często pojawiała się tematyka o tym, że można pojechać za tak zwanego jednego dolara albo podróżować za jednego dolara i jakoś to nam tak przeszkadzało, że często ludzie próbowali, prezentujący, opowiadać o tym, że jadąc do kraju mniej rozwiniętego niż Polska,
można pojechać i gdzieś u kogoś na przykład spać w gospodarstwie, w namiocie i że wszyscy się na pewno... Albo targować się o 30 groszy, czy tam o 3 rupie, czy o 2 pesos i że jest to takie super. I spotykaliśmy się... Ale to przerwę wam tylko na chwilkę, bo przyznam szczerze, że ja podróżuję i ciągle mam w głowie, czemu mi to tak nie wychodzi właśnie jak tym osobom, którym się to tak fantastycznie udaje, że niewiele mają kasy, jadą w najdalsze zakąty świata i mają fantastyczne przygody i myślę sobie, czy to moje ograniczenia w głowie i jakiś strach powoduje, że nie mam takiej odwagi, czy coś jednak nie jest tutaj, czy to nie zawsze tak się udaje. Rozumiem, że wy w ten sposób nie podróżujecie, lub może teraz już podróżujecie, lub rozwiecie gdzieś te moje wątpliwości, czy to tak naprawdę jest, czy to tak nie jest. Ja wielokrotnie podróżowaliśmy budżetowo, śpiąc w bardzo ekonomicznych miejscach, czy jeżdżąc autostopem, ja przejechałem całą Kubę autostopem i da się. Ale mimo wszystko były momenty, że trzeba było zapłacić za ten transport i nie wyobrażam sobie sytuacji, że jestem za 20 groszy przez 3 miesiące w Brazylii, jak niektórzy twierdzą, i że można. Być może się da, tylko nie wiem, jakim kosztem, w cudzysłowie, to się odbywa. Da się podróżować budżetowo, da się mieć wspaniałe przygody, poznając ludzi na miejscu i korzystając z gościnności tubylców, ale nie uważam, że można na nich żerować, bo chyba tu jest ta granica, kiedy mamy poczucie, że coś, co kosztuje de facto złotówkę czy 50 groszy i w Polsce po prostu wychodzimy w piątek na imprezę, wydajemy 5 dych na barze, jest spoko, ale w Indiach wydanie tej złotówki to już jest ta złotówka za dużo. Jakby nie rozumiem, jak to zważyć i tu mnie to boli. Nie, że nagle każdy wyjeżdżając nawet na jakiś długi czas ma jakiś swój określony budżet dzienny, niech to będzie 5, 8, 12 dolarów i to się w miarę trzyma, ale w Polsce można lekką ręką wydać te pieniądze na byle co i jest ok, a z Hindusem, któremu naprawdę często te 50 groszy przysłowiowe ratuje życie, czy jakby stanowi jego dziennym budżecie. Jedyny dochód. Pytanie się o takie jakieś drobne kwoty uważam za śmieszne po prostu. I chwalenie się tym potem gdzieś na forach, że mi się udało całe Indie czy całą Amerykę przejechać za dolara, nie wiem, czy jest chlubą, czy być może trochę hańbą. To takie moje prywatne zdanie. Ale dobrze, że na to zwracasz uwagę, bo myślę, że wiele osób też tego nie dostrzega i mamy takie sytuacje nie tylko w podróżach, ale także w codziennym życiu, że nigdy nie przychodzi nam do głowy, przynajmniej ja nie znam takich osób, które targują ceny i wartości produktów na przykład w dużych sklepach, ale robią to na targowisku albo u pani, która sprzedaje jakieś tam drobnostki i jeszcze uważają, że i są obrażone, że nie udało się. To jest w ogóle bardzo ciekawy temat tego handlowania i tego naginania ceny. Myślę, że na osobny webinar. Dobry temat. Naszego podejścia do życia i konsumpcjonizmu i tak dalej. Ale wracamy do festiwalu i do tych obcokrajowców. No i stąd się pomysł wziął, żeby ich zaprosić do rozmowy i ten pomysł się okazał niezwykle trafiony. I z punktu widzenia podróżników, którzy stwierdzili, wszystkich właściwie, których zapraszaliśmy na pierwszą, drugą i teraz już organizując trzecią edycję, mówią, że to super pomysł, żeby poszerzać ten kontekst i jakby próbować łapać, mówię tak kolokwialnie teraz, czy rozumieć daną kulturę z różnych stron i pytać de facto ludzi, którzy mają informacje z pierwszej ręki, ale to też jest świetna sprawa dla tych osób z danych krajów, którzy obecnie przebywają w Polsce, że ich włączamy do rozmowy, że ich zapraszamy, że jesteśmy świadomi tego, że oni tutaj przebywają, że są wśród nas i że dajemy im głos, żeby się wypowiedzieli na temat swojego kraju, no bo w końcu oni chyba mają do tego największe prawo. I w konfrontacji, my to nazywamy konfrontacją, ale to niekoniecznie musi być konfrontacja, to bardziej jest poszerzenie kontekstu rozumienia danego miejsca z tych kilku perspektyw różnych opowieści podróżniczych, bo zapraszamy osoby, które przejechały dany kraj na rowerze, autostopem, mieszkały tam, uczyły, były tam na wolontariacie, czy nie wiem, podróżowały samotnie z dzieckiem, czy parą i tak dalej, w różnym stopniu też jakby zaawansowania podróżniczego, jeżeli tak to mogę nazwać, bo są osoby, które jeździły wynajętym samochodem, a są osoby, które przeszły pieszo przez dany kraj i tak dalej, więc te perspektywy już są różne i do tego dokładając tę perspektywę
mieszkańców, ten obraz nam się jakoś troszeczkę bardziej uzupełnia. Niezależnie od tego naszego działania z festiwalem, który przy pierwszej edycji jeszcze pod parasolem Fundacji Jenik, druga i ta obecna edycja już jako my, jako Ulan Culture organizujemy. Zaczęliśmy też działać z racji mojego doświadczenia w tej sferze teatralnej i będąc w podróży w Meksyku, postanowiliśmy zorganizować razem z Ambasadą Polską w Meksyku i Muzeum Infantil de Oaxaca, czyli Muzeum Dziecięcym w mieście Oaxaca w Meksyku, takie kulturowe warsztaty teatralne, do których zaprosiliśmy młodzież i dzieciaki stamtąd. I dlaczego o tym mówię? Bo to był taki moment, że stwierdziliśmy, nazwaliśmy te warsztaty Atrapa Apolonia, czyli Załap Polskę. I okazało się, że to jest jakoś bardzo potrzebne i że międzykulturowo, mimo braków jakiejś bariery językowej, bo mój hiszpański nie jest aż tak super, żebym prowadził warsztaty w Meksyku. Okazało się, że ta bariera kulturowa by się wydawało w ogóle nam nie przeszkadzała i powstawały jakieś super rzeczy też z mojego doświadczenia wynikające, jak inaczej młodzież i dzieciaki podchodzą do pewnych ćwiczeń, zadań teatralnych i jak je interpretują, a jak inaczej podchodzą osoby z drugiej części globu i to było jakieś super odkrycie, które dało nam przyczynek do tego, że takich warsztatów teatralnych, międzykulturowych chcemy robić po prostu więcej. Audiobooki, audycje radiowe, nie wiem, czy tutaj jest sens, żeby to rozwijać. Taki slajd o tym, że jeszcze takie rzeczy robimy. Ale to super, bo też lokalnie widzę, wspieracie się z Robertem Małeckim, który oczywiście także jest z Torunia, więc my dzisiaj wyjątkowo promujemy naszych ludzi, co lubi, ale to też fajnie, że o tym mówicie. Tak, tylko na marginesie, bo to w kontekście polityk miejskich może istotne, bo ja jestem bydgoszczaninem, który mieszka w Toruniu od lat i jakby te animozje bydgosko-toruńskie zawsze mnie trochę mierziły i postanowiłem zrobić taki projekt, w którym znani torunianie czytają dla Bydgoszczan o Bydgoszczy i to była powieść Most Królowej Jadwigi Jerzego Sulimka-Mińskiego i w drugą stronę udało się to potem zrealizować, że znane bydgoszczanki i bydgoszczanie czytają dla torunianek i torunian o Toruniu i właśnie czytali Najgorsze dopiero nadejdzie Roberta Małeckiego z prezydentami obu miast na czele, ale też znane osobistości sportu, świata sztuki, dziennikarze, etc., etc. Więc udało się taki projekt zrobić, w którym to no, Bydgoszcz uśmiecha się do Torunia i w drugą stronę, bo myślę, że fajnie, żebyśmy byli bliżej niż dalej. No tak krótko po prostu tyle. Zdecydowanie popieram, więc świetny pomysł na tą akcję. On może o przewodnikach i relacjach Maja, bo mamy chwilę z Talitą spokoju. No cóż, to jest właściwie taka nasza przygoda zeszłoroczna z wakacji 2020. W związku z tym, że był to pandemiczny czas, no ja też byłam w ciąży, więc zdecydowaliśmy się, że zostaniemy w Polsce wyjątkowo. I dostaliśmy taką propozycję, żeby zrobić taki przewodnik, ile odcinków to było? 6-7 odcinków o podróżach nieoczywistych. Te podróże dotyczyły województwa kujawsko-pomorskiego. Więc to też było takie ciekawe doświadczenie. Szukaliśmy miejsc takich nietypowych, do których byśmy zresztą też zawsze jest tak, że jak podróżujemy, to mówimy, no na Polskę to jeszcze przyjdzie czas, po województwie, no tam gdzieś tam czasem na weekend, wiadomo, nad jezioro się wyskoczy, ale nie myślimy o tym, żeby przez cały weekend gdzieś podróżować po kujawsko-pomorskim. To był pierwszy raz, była taka okazja, żeby poznać te miejsca, także to była też fajna przygoda, odwiedziliśmy wiele miejsc, no i mieliśmy fajne też doświadczenie, takie no, reporterskie troszeczkę w nagrywaniu takich filmików. O festiwalu już tej pierwszej edycji trochę powiedziałem. Przy tym pierwszym festiwalu opowiadaliśmy o Indiach, Ukrainie i Meksyku. Druga edycja, która odbyła się we wrześniu zeszłego roku, to Rumunia, Wietnam i Kuba. Szczęśliwie udało się ją zrealizować na żywo, że w ogóle się udało ją zrealizować w roku pandemicznym, bo musieliśmy przenieść termin z maja na wrzesień i w tej luce między lockdownowej. Jakie to dziwne zdanie. Tak. Udało się nam wskoczyć i postawić ten festiwal
I nawet koncert się odbył. I nawet się koncert odbył i było naprawdę wspaniale. Wiele innych eventów, zresztą chyba wszyscy wiemy, musiało się odwołać albo przenieść do sieci. Nam się jakoś poszczęściło. Myślę, że poszczęściło się, bo gdyby się ta druga edycja nie odbyła, to nie wiadomo, czy dalej byśmy to robili, bo to jeszcze młody projekt i on dopiero gdzieś tam raczkuje albo krzepnie, więc z takimi młodymi projektami to jest tym bardziej trudno pozyskiwać potem na nie finanse, jak one się nie rozkręcą na samym początku. To tym bardziej gratuluję, że Wam się udało. A powiedzcie, z czym mieliście największe trudności, jeżeli coś takiego było? A co Was tak bardzo mega pozytywnie zaskoczyło, z czego byliście zadowoleni? Mega pozytywnie nas zaskoczyły reakcje ludzi, chęć wzięcia udziału w przedsięwzięciu. Przy pierwszej i drugiej edycji naprawdę te środki, które mieliśmy, nie były spore, więc to były naprawdę jakieś śmieszne kwoty, które mogliśmy zaproponować, zwroty kosztów podróży czy nocleg, właściwie bez wynagrodzeń dla tych osób to się odbywało i większość z nich godziła się przyjeżdżać do Torunia czasami z odległych krańców Polski, żeby wziąć udział w naszym wydarzeniu, więc to nas pozytywnie zaskoczyło, a negatywnie? Negatywnie nie pamiętamy już. No chyba tego, że zabrakło nam świadomości, że jak dwójka zapaleńców sobie wymyśli, że zrobi festiwal i sobie to powiedzieliśmy we wrześniu, a festiwal pierwszy był w marcu, to nie mieliśmy świadomości, że zabierze nam to pół roku życia tak od rana do wieczora non-stop. Tak. Natomiast też wiele innych organizacji, do których się odzywaliśmy, prosząc o wsparcie, promocje i tak dalej, pozytywnie przyjmowała, także takich regionalnych, lokalnych, także to fajnie. I nawet sami się do nas odzywali kilka dni przed festiwalem, że też by chcieli się włączyć, też by chcieli coś pomóc, także to było takie super, taka bezinteresowna pomoc, fajną rzecz robicie, chcemy Wam pomóc. No i tymi działaniami, dwoma edycjami festiwalu, po drodze warsztatami teatralnymi, wielokulturowymi i tymi działaniami, o których też wspominała Maja, dotarliśmy do etapu, w którym udało nam się pozyskać środki z funduszy EOG. Tak. Dla większego projektu, który nazwaliśmy Poszerz Światopogląd, on się jakby z automatu kojarzy z festiwalem, bo wokół festiwalu został stworzony, bo na festiwalu nam najbardziej zależało, ale jest to dużo szerszy pakiet działań skierowany do obcokrajowców i Polaków mieszkających głównie w naszym województwie, ale tak naprawdę na terenie całego kraju. Człowiek Delfin, czyli nasza córka, tutaj w tle piszczy. To właściwie już powiedziałem, że pragniemy ich zaktywizować, tych obcokrajowców. Oprócz festiwalu zaplanowaliśmy międzykulturowe warsztaty teatralne skierowane dla młodzieży z rodzin. Przeskoczę ten slajd. Dobra. Z rodzin imigranckich i polskich we współpracy z znaną i lubianą Fundacją EMIG. Postanowiliśmy zaprosić młodych ludzi do zajęć teatralnych, też zajęć z arteterapeutą i takich zajęć merytorycznych prowadzonych przez specjalistki z EMIKA i stworzyliśmy wspólnie pokaz teatralny, który stał się pokazem wideo ze względu na pandemię. Nie starczy już czasu, żebym pokazał nawet efekty tego filmu instruktażowego. Kolejnym działaniem w ramach Poszerz Światopogląd był pierwszy ogólnopolski imigrancki slam poetycki Babel, który okazał się, Maja dopowiada, międzynarodowym, zaraz powiem dlaczego. I to we współpracy z Akademickim Centrum Odnowa, Kultury i Sztuki Odnowa, bo tam slamy poetyckie funkcjonują od lat i mają się dobrze, mają taką stałą, szeroką rzeszę wyznawców, fanów, odbiorców. I postanowiliśmy to z nimi zorganizować. No niestety w pandemii okazało się, że nie możemy tego w Odnowie zrobić i zrobiliśmy to online. Tym samym chyba zyskaliśmy szerszy zasięg, bo wielu twórców zgłosiło się do nas z różnych części Polski i dlaczego międzynarodowych, bo ze świata, bo dwie poetki łączyły się z nami z Wielkiej Brytanii, jedna z Niemiec i jedna z Ukrainy. I faktycznie był to Babel, bo języki były różne, i ukraiński, białoruski, rosyjski i angielski. A to ciekawe wydarzenie. Jestem ciekawa, na ile Wydział Kultury nasz urzędowy Was wspiera, bo to jest coś, co jest naprawdę innego i w naszym mieście, gdzie stawiamy tak bardzo na
turystykę, to wydawałoby się, że macie ogromne wsparcie urzędu. Mam nadzieję, że tak jest. Urząd Miejski i Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego wspierały pierwszą i drugą edycję festiwalu i wspierają częściowo trzecią edycję festiwalu. Natomiast nie te działania w ramach Poszerz Światopoglądu, to są fundusze tylko z EOG i nie są łączone z fundusze norweskie. Więc udało się to zrobić online. Maja to mi coś mówi, ale nie wiem, co do mnie mówi. Mówi, że przekuliśmy COVID z balona, czy balon z COVID przekuliśmy. To uniedogodnienie, które było związane z COVID-em, no przekuliśmy tak naprawdę w... Tak, bo wydaje mi się, że gdybyśmy się mieli spotkać w odnowie, to nie przyjechałoby tyle osób. No na pewno z zagranicy osoby nie przyjechały, tak? Z Polski też nie wiem, bo tak naprawdę okej, troszeczkę już teraz odblokowujemy się lockdownowo, ale to i tak jest cały czas taka sytuacja, że nie sądzę, że ktoś by po prostu z południa Polski na przykład do nas przyjechał. Także może dobrze wyszło, że nie mieliśmy tej możliwości, żeby to się odbyło na żywo. Tak samo świat po mojemu, może powiesz. Tak. No więc cały slam był nagrywany, streamowany. W piku było tam 90 kilku odbiorców na Zoomie. Łącznie wzięło udział 20 poetów, w tym 8 obcokrajowców. Trójka finalistów to wszystko twórcy zagraniczni, w sensie imigranccy, niektórzy mówiący, tworzący po angielsku i finalista po polsku, ale Mołdawianin z pochodzenia, więc bardzo ten Babel zafunkcjonował i jesteśmy z tego bardzo zadowoleni mimo online'owej formy. Kolejna sprawa to... Ta online'owa forma to może z Wami trochę zostanie na kolejne edycje, bo już teraz słyszymy, że niektóre wydarzenia właśnie tej online'owej formie dotarły do szerszego grona odbiorczyń, odbiorców i już niektórzy się zastanawiają, że nawet jeżeli będą poluzowane te przepisy i będziemy mogli znowu się spotykać w realu, to i tak chcą zostać z tymi nowymi narzędziami i z tymi nowymi kanałami, bo tak naprawdę no, docieramy w każdy zakątek świata, jeżeli tylko chcemy, a to, co wy robicie, to tylko całego świata. Ja jestem z jednej strony w stanie zgodzić się z tym, co mówisz, a z drugiej strony jednak ten realny, namacalny, dosłownie i w przenośni znowu powiem, kontakt z drugim człowiekiem jest dla mnie najwyższą wartością. I jednak to jest zupełnie inny klimat, jak możemy być ze sobą tu i teraz i wysyłać do siebie energię tu i teraz, nie przez ekrany komputerów. Jak dużo bym nie chciał tobie teraz wysłać tej energii, to pewnie wysłałbym jej więcej, jakbyśmy się spotkali. No to się z tobą zgadzam, tak. Krótko, bo patrzę, że mi się czas kończy. No spokojnie, Łukasz. Świat po mojemu to kolejne działania, które we współpracy z fundacją znaną i lubianą EMIK zrobiliśmy. Robimy de facto, bo pierwsze spotkanie się odbyło online w kwietniu z kuchnią gruzińską. Kolejne w tę niedzielę z kuchnią kolumbijską już na żywo. Jeszcze są miejsca dla chętnych, mówię to, żeby przyjść do Fundacji EMIK i razem z Andreą z Kolumbii, wspaniałą dziewczyną, smażyć, bo chyba tak to się dorobi, kolumbijskie arepy na słodko i słono. I na koniec z maja z kuchnią marokańską spotkanie też w znanej i lubianej Fundacji EMIK we współpracy z nami. Będziemy, jak się uda, tażiny marokańskie pichcić i poznawać kulturę, bo nie tylko tym przez żołądek do serca i od kuchni te kraje poznajemy, ale też mamy szansę porozmawiać o kulturze, o tradycjach z mieszkańcami z tych krajów, którzy razem z nami gotują. Więc takie żeśmy sobie wymyślili smakowite wydarzenie i bardzo jesteśmy z niego zadowoleni również. No i trzecia edycja festiwalu, która już 18, 19 i 20 czerwca w Toruniu na żywo, mam nadzieję, ale bardzo ta nadzieja duża, coraz większa. Jak już wspominałem, Gruzja, Maroko i Kolumbia, bo też się pojawiły podczas tych warsztatów kulinarnych te kraje. Festiwal nam się trochę rozrósł, bo troszkę większe finanse, więc mamy w tym roku 3 dni. Oprócz prelekcji podróżniczych, dyskusji, debat, warsztatów świadomego podróżowania, warsztatów kumbii kolumbijskiej, wystaw fotografii z każdego kraju, pokazujemy filmy dokumentalne i robimy jeszcze warsztaty fotograficzne i robimy koncert gruzińskiej muzyki na koniec.
a otworzy nam festiwal Mustafa El Boudani, taki marokański, właściwie sufradyjski muzyk, który mieszka sobie w Beskidzie i razem z góralami gra. O, tak powiem krótko. Więc takie różne fuzje kultur się pojawiają i będzie bardzo wielokulturowo w Toruniu w tych trzech dniach w czerwcu. I co, dlaczego Maroko i dlaczego Kolumbia i dlaczego Gruzja, to sobie Państwo dopytają gdzieś na naszej stronie. Przy okazji jeszcze tego, całego działania Poszerz Światopogląd, robimy sądy uliczne, do tej pory robiliśmy je dwukrotnie w Toruniu, z po prostu ludźmi z ulicy, pytaliśmy, z ludźmi z ulicy, tak. Z ludźmi z ulicy. Pytaliśmy ich, o co wiedzą o Meksyku, Ukrainie i Indiach. Potem ich pytaliśmy w zeszłym roku, co wiedzą o Rumunii, Boże, Wietnamie i Kubie. Już te kraje mi się mieszają. I w tym roku też ich o to zapytamy, ale też chcemy zapytać obcokrajowców, co wiedzą o tym, więc chcemy zapytać na przykład Ukraińców, co wiedzą o Gruzji. Albo Rumunów, co wiedzą o Kolumbii. A jak wyniki tych ankiet? Zaskakuje Was coś? Niektórych nie możemy upubliczniać rzeczy, które słyszymy od respondentów, ale dużo dobrego się słyszy mimo wszystko. I dużo stereotypów. Nawet jeżeli te stereotypy są takie, no jednak chyba funkcjonujemy w tych stereotypach i jak się powie Kolumbia, to wszyscy najpierw powiedzą narkotyki albo Escobar, nie? Tak. Może na tak. drugim miejscu ktoś wymieni Shakirę, ale żeby ktoś nam wymienił Gabriela Garcia Marqueza, no to wątpię. A cała jakby wachlarz kultury kolumbijskiej i różnorodność tego kraju i jego bogactwo jest zdecydowanie inne od tych skojarzeń. No więc tak to działa, funkcjonujemy mocno w stereotypach, tym bardziej ulica funkcjonuje w stereotypach, jeżeli tak mogę znowu powiedzieć. Więc sądy i chcemy taką na koniec stworzyć platformę, sobie nazwaliśmy ją Podwórko, żeby się kontaktować, komunikować, żeby się mogli komunikować ze sobą obcokrajowcy, bo my ich już jakby trochę się czujemy, może na małą skalę na razie, tych obcokrajowców mieszkających w Polsce, ale ci Hindusi, czy ci Marokańczycy, czy Meksykanie, którzy się poznają przy okazji naszego festiwalu, gdzieś się potem sieciują, poznają, wymieniają kontaktami, odwiedzają nawet, ci mieszkający w Krakowie odwiedzają tych mieszkających w Toruniu, etc., więc już jest jakieś dzięki nam małe sieciowanie obcokrajowców w Polsce rozpoczęte. Ja tylko chciałam dopowiedzieć, że ostatnio, a propos sąd i ankiet, ostatnio przeprowadzaliśmy takie właśnie ankiety dotyczące ewentualnych barier obcokrajowców, którzy mieszkają w Polsce, tutaj w szczególności w naszym województwie. I według tych ankiet, z tych ankiet wynika, że nadal ta bariera językowa jest dosyć sporym problemem, jeśli chodzi o uczestnictwo w różnych wydarzeniach kulturalnych. No i to nam daje taki sygnał, że trzeba to dalej robić i że takie inicjatywy są potrzebne. I właśnie, że no, też dla tych osób, które jeszcze dla których ten polski jest na takim poziomie podstawowym, żeby też się nie zrażały i nie rezygnowały z udziału, z uczestnictwa w różnych takich tego typu wydarzeniach, czy warsztatach kulinarnych, czy właśnie tego typu festiwalach. I myślę, że to jest też dla nas jakby takie istotne, bo jeżeli podróżujemy po to, żeby poznawać ludzi, a tak naprawdę możemy ich też poznawać tutaj, tylko trzeba im dać tą szansę, możliwość i żeby ich zachęcić, żeby też wyszli z domu, bo według tych ankiet to tak naprawdę oni wolny czas spędzają głównie albo z rodziną, albo ze znajomymi, którzy są też z tego kraju. Także fajnie by było, żebyśmy się jak najwięcej integrowali i pokazywali im, że też ich chcemy włączyć do tego życia kulturalnego. Czy osoby i miejsca, o których mówicie, i osoby, które poznajecie na tym festiwalu, wpływają jakoś na wasze decyzje dotyczące kierunków waszej podróży? Tak. Zdecydowanie tak. Tak, po festiwalu pierwszym, o którym była mowa o Meksyku, pojechaliśmy do Meksyku. Super. Ostatni slajd. Zapraszamy. Żebyście się do nas... Super, dobrze. To ja tylko... Nie ma nas za dużo, więc zachęcamy do współpracy.
Dobrze, to ja od razu dodam, że właśnie na naszej grupie facebookowej, bo mamy fanpage Kongresu Ruchów Miejskich, ale mamy też grupę Kongresu Ruchów Miejskich, więc tam możemy też umieszczać te wasze informacje o tym festiwalu, o tym, co robicie, bo myślę, że to, co dzieje się w Toruniu w związku z tym festiwalem, to łączenie, poznawanie, otwartość, ale też pokazanie, że potrafimy być gościnni, potrafimy i chcemy poznawać nowe osoby, szczególnie dla mnie to jest ważne, bo wiemy, że mieliśmy takie przypadki w Toruniu różnej przemocy, nadużyć na tle rasowym i innym i to się powtarza w wielu miastach i miasteczkach, więc tym bardziej warto to propagować i o tym mówić. Ja się bardzo z tego cieszę, że robicie, bo wiem, że na co dzień zajmujecie się całkowicie innymi rzeczami, więc to, że się zafiksowaliście na ten festiwal... Fundacja jest jakby dodatkowym zajęciem, mamy etaty gdzie indziej, więc pracujemy na dwa etaty de facto. Na trzy, bo jeszcze dziecko. No właśnie. Wspaniale dajecie sobie radę, a jaka w ostatniej podróży już byliście z Talitą, czy to była jej pierwsza przygoda za granicę? I tak i nie, bo była z nami na... W brzuchu była z nami, Maja się dowiedziała, że jest w ciąży w dzień naszego wylotu na Lanzarote w zeszłym roku, a potem jeszcze byliśmy z Talitą na Słowacji w ciąży, ale Talita jako człowiek na ziemi z nami była po raz pierwszy w podróży zagranicznej tydzień temu. Tak. No to super, świetnie, że może z wami podróżować, że jesteście tak na to otwarci, bo wydaje mi się, że to, co za młodu dostają dzieciaki, czyli tą otwartość, tą ciekawość świata, to poznawanie innego języka, innych osób, innych smaków otwiera nas bardzo szeroko na zmiany, na przyszłość. Bardzo się cieszę, dziękuję wam za waszą prezentację, życzę dużo energii i mam nadzieję, jak ja mogę wam w czymkolwiek pomóc tutaj w Toruniu, to jestem dla was i organizacji, w których jestem. Teraz przełączamy się i oddajemy głos Sylwii z Fundacji EMIG, która współpracuje z ekipą, która przed chwileczką zabierała głos. Sylwia, proszę bardzo, opowiedz o tym, co robicie, jak współpracujecie i co dla was jest ważne w Fundacji. Dziękuję też Maji i Łukaszowi za tą opowieść. Tak, współpracujemy, jakby podpisuję się pod tym wszystkim, co powiedziała Maja z Łukaszem, bo jest to prawda. Miałam taką refleksję, że jakby misja i taka idea, która przyświecała mi Łukaszowi i Maji w powstawaniu ich fundacji, jest trochę naszą nazwą, bo EMIG oznacza poznawanie kultury od strony ich odbiorców. Czyli tak naprawdę myślę, że też tak można powiedzieć jakoś leksykalnie jesteśmy ze sobą połączeni, nie tylko przez współpracę, ale również jako takie podejście. Tak, współpracujemy, tworzymy razem jeden projekt, mam nadzieję, że będziemy jeszcze mieli kolejne szanse i kolejne projekty do współpracy razem. Mam nadzieję też, że może kiedyś wydarzy się tak, że nasze wspólne działania będą finansowane z samorządów albo z innych instytucji, które rządzą naszym miastem, w zasadzie Toruniem. Bo jak na razie to tak jesteśmy wdzięczni funduszom norweskim. Ale tak, ja dzisiaj chciałabym powiedzieć kilka słów o tym, co robi Fundacja EMIG, fundacja, w której pracuję, ponieważ nasze działania bardziej skupiają się na takim wsparciu migrantów, migrantek mieszkających tutaj w Kujawsko-Pomorskim, wsparciu takim oddolnym, w poprawie jakości ich życia, można powiedzieć. I też od niedawna, albo już od dawna zależy, jak kto mierzy czas, od 3 lat staramy się wspierać migrantów, migrantki tak systemowo, to znaczy pracując również z instytucjami publicznymi. To, że tutaj jestem dzisiaj i to, że o tym będę mówiła, to jest też ogromny, taka odpowiedzialność, ale też i przywilej, bo mam nadzieję, że dojdzie do takiego momentu kiedyś, że w dużej mierze fundacje, które wspierają migrantów, migrantki będą tworzone przez te osoby i że ta samopomoc, samoorganizacja będzie się też przekładać na takie systemowe działania, na rzecznictwo, na samoorganizację tych
tych grup. Słychać mnie dobrze? Bo tak, wydaje mi się, bardzo dobrze. Nie, jest wszystko w porządku. Wydawało mi się, że krzyczę, ale to też tak, że to właśnie chciałam się wejść z impetem i przedstawić, powiedzieć głośno to, co jest ważne. Więc tak, no tak, o tej fundacji. Więc fundacja powstała w 2011 roku i na początku była prowadzona przez zupełnie inne osoby, naszych przyjaciół, którzy organizowali w Toruniu Festiwal Filmów Antropologicznych Aspekty. I w 2016 roku, 2015-16 tak naprawdę to był taki przełom, wspólnie z kolegami, z koleżankami, z którymi poznaliśmy się tak naprawdę w Polskiej Akcji Humanitarnej, bo byliśmy pracownikami tej fundacji albo wolontariuszami, przejęliśmy fundację EMIG i przejęliśmy też trochę jakby takie know-how i to doświadczenie, które mieliśmy w pracy z migrantami i stworzyliśmy fundację EMIG już tym, czym się teraz zajmuję. Fundacja EMIG tak jakby migrantów i migrantki wspiera od 2016 roku. Tak jak powiedziałam wcześniej, zależy nam na tym, żeby mówić o wspieraniu, a nie o pomaganiu, ponieważ uważamy też, że osoby, które tutaj przyjeżdżają, one mają takie same problemy, jakie my byśmy też mieli, gdybyśmy mieli na przykład barierę językową albo mieli jakby permanentne problemy w legalizacji swojego pobytu, czyli udzielamy lekcji języka polskiego, organizujemy kursy, prowadzimy poradnictwo prawne i prowadzimy takie poradnictwo konsultacyjne, obywatelskie, związane praktycznie z każdym takim publicznym obszarem życia. Mówię, nie wiem, o zapisaniu dzieci do szkół, o tłumaczeniu dokumentów, o pomocy społecznej, o udzielaniu informacji, które też jakby mogłyby być publiczne i zrozumiałe dla migrantów, gdyby były w innych językach niż polskie, ale że nie są, no to jesteśmy nieco takim pośrednikiem czy takim łącznikiem pomiędzy, można powiedzieć, no, takim systemem panującym w Polsce i migrantami, migrantkami. W tamtym roku współpracowaliśmy, ale też tak, no, uczestniczyło w naszych działaniach prawie 1500 osób z doświadczeniem migracyjnym. I to są, te osoby tak naprawdę uczestniczyły w projektach, które realizujemy. Realizujemy dwa takie główne projekty finansowane z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji. To jest projekt Masz Prawo Wiedzieć i teraz projekt Masz Prawo Wiedzieć Plus, który będzie realizowany do 2022 roku. I oprócz tego taki trzecie nasze duże działanie to jest program Pracuj w Polsce, który jest finansowany z regionalnego programu operacyjnego. Oprócz tego realizujemy takie działania na mniejszą skalę, można powiedzieć, ale równie ważne, działania finansowane z MSZ-u poprzez Fundację Edukacja dla Demokracji, która realizuje regranting tych funduszy. Ministerstwo Edukacji Narodowej nam się dokłada do niektórych działań, no i w takim bardziej wymiarze symbolicznym to jest Urząd Marszałkowski, który wspiera wkłady własne naszych projektów i Urząd Miasta Bydgoszcz, który również wspiera wkłady własne naszych projektów. I tak jak tutaj trochę przeszłam od razu do tej czwartej kropki, z czego finansujemy nasze działania, to praktycznie tak, finansujemy je w ramach projektów i to są granty publiczne, jakby ich szeroko nie nazwać. Marzy nam się finansowanie działań z
instytucji miejskich, z samorządów, z instytucji rządowych tutaj, czy będących w regionie. A dlatego też, że jakby mam, może będę mówiła w własnym imieniu, mam takie poczucie, że ta integracja migrantów, migrantek, ona jakby powinna leżeć po stronie samorządów, ponieważ te osoby jakby mieszkają tu, one bardzo też identyfikują się z lokalnym, nie wiem, środowiskiem, odprowadzają w tym miejscu podatki, nie wiem, zależy im na tym, jak wygląda ich miasto, w których mieszkają. Tu mają sąsiadów, przyjaciół, ich dzieci chodzą do szkoły, więc wierzymy trochę, że tak właśnie powinno być. Z drugiej strony też jakby rozumiem sytuację samorządów, które też już mają dużo na barkach. Więc to jest trochę taki kozi róg i taka ściana, z którą się zderzamy tak naprawdę co roku, bo trochę co roku podejmujemy te działania, podejmujemy te rozmowy na temat jakichś wspólnych działań. Plusem bardzo dużym jest to, że coraz bardziej instytucje są otwarte na współpracę z nami i na zauważanie w ogóle migrantów, migrantki, migrantek w przestrzeni publicznej. I też bo dzięki temu współprowadzimy razem z Urzędem Wojewódzkim międzysektorowy zespół do spraw zarządzania migracjami w regionie. Ten zespół skupia około 100 członków instytucji publicznych, którzy jakby tworzą dokument, dzięki któremu właśnie strategia integracji w regionie ma być lepsza, ma w ogóle też funkcjonować. Także to jest też taka duża otwartość i duży krok naprzód. Na razie w takich bardziej dokumentach strategicznych, teoretycznych, aniżeli praktycznych, ale mam takie poczucie i mam też taką nadzieję, że pewnie w przyszłości przerodzi się to w jakieś naprawdę takie zsynchronizowane i wspólne działania instytucji tutaj w regionie na rzecz migrantów, migrantek. No myślę, że takie działania mogłyby się zadziać w każdym województwie tak naprawdę, bo to, że coraz więcej osób do nas przyjeżdża, zostaje, zamieszkuje, to ja uważam, że to ogromny plus dla nas, jako tutaj dla tak zwanych lokalsów, no ale też musimy uwzględniać to, że te migracje klimatyczne zaczną się i będą szły w górę i tych osób będzie coraz więcej, więc im szybciej się na to przygotujemy i będziemy otwarci i ułatwimy te procesy zatrudniania, szkoły, języka, no to wszyscy na tym skorzystamy i już się zastanawiam, jak przełożyć wasze działania na działalność w innych miastach, w innych organizacjach, tak po prostu na gorąco myślę, co moglibyśmy robić w politykach miejskich, żeby takim organizacjom jak wy, jak wasza fundacja, łatwiej, prościej się funkcjonowało. No, to takie pytanie. Raczej tak, bo ogólnie to nie wygląda, wydaje mi się, tak źle, jeżeli chodzi o tą mapę, bo z powodzeniem działają centra wielokulturowe w Warszawie, w Gdańsku, w Poznaniu. Gdańsk jest zresztą w Poznaniu. Gdańsk jest zresztą jest pierwszym miastem, w którym powstała strategia integracji migrantów, migrantek. Istnieje też Rada do Spraw Imigrantów działająca przy Urzędzie Miasta w Gdańsku. Także są już samorządy, które są o krok dalej. Są pewnie też takie samorządy, które są jeszcze o krok wstecz w stosunku na przykład do naszego regionu, do Kujawsko-Pomorskiego. Ale myślę, że już ta refleksja taka wstępna i mam nadzieję jakby taka jakby zaakceptowanie i pójście o dalej, że okej, już nie zastanawiamy się nad tym, że czy ci migranci są, czy ich nie ma, czy oni będą przyjeżdżać, czy nie, tylko faktycznie musimy zacząć jakby działać i to już jakby tego to już się dzieje. Jest ta dyskusja taka przygotowawcza jest już za nami. Mam takie trochę poczucie, że jest coraz więcej takich kroków dosłownych, bezpośrednich działań
żeby faktycznie, no żeby faktycznie tych ludzi tutaj wspierać, zwłaszcza w pierwszych momentach pobytu w Polsce. Inną kwestią jest, jakby, to jest bardzo, bardzo szeroki, bardzo złożony temat, bo może przejdę do, może nawet nie przejdę, ale przeskoczę. To jest to, o czym mówiłam, ten międzysektorowy zespół do spraw migracji i integracji. Pracowaliśmy w 5 grupach, które zajmują się 5 obszarami. To jest edukacja, kultura, bezpieczeństwo i sprawy obywatelskie, rynek pracy i polityka społeczna. I to są tak naprawdę takie tematy, w cudzysłowie, kobyły, które są, można powiedzieć, najważniejsze, ale to nie jest skończony katalog na pewno wyzwań, które są, bo jakby jak widzicie, nie ma na przykład tutaj całego tematu, który powinien też być, jak na przykład społeczeństwo przyjmujące, czyli to jesteśmy my, Polcy, Polacy, Polki, którzy mieszkają i też którzy w Polsce i którzy no tak naprawdę jakby są odpowiedzialni za taką, no za twarz tej integracji, mają twarz tej integracji, bo to oni rozmawiają z migrantami, migrantkami. To jest trochę to, co o czym mówiła Maja z Łukaszem, że jakby tak naprawdę ta integracja często dzieje się też w sąsiedztwie, tak? I my w fundacji robimy takie działania, organizujemy działania dla Polaków i Polek i dla osób z doświadczeniem migracyjnym, ale to jest cały czas taki szczebel czy wymiar bardzo taki bardzo podstawowy, można powiedzieć. Głównie też ze względów takich finansowych, ale też świadomości w ogóle, kto chce uczestniczyć w tych wydarzeniach i tak dalej, bo najczęściej jest tak, że chcą się integrować osoby, które już mają jakąś wiedzę, mają inne postawy, bardziej otwarte w stosunku do migrantów, migrantek niż te osoby, które na przykład uważają, że jest im to niepotrzebne albo nie chcą. Dobra. Wrócę teraz do liczb, bo chciałam też o tym kilka słów powiedzieć, bo to jest bardzo też istotne. Tak naprawdę, jeżeli byśmy wpisali w Google, ile jest cudzoziemców w Polsce, to wyskakują bardzo różne liczby. Bardzo ważne jest to, że jakby to powiedzieć, że dokładnie jakby nie ma jednolitych statystyk, nie ma jednolitych narzędzi, które badałyby i zbierałyby migrantów w zależności od tego, jaki mają status prawny w Polsce. Ta pierwsza liczba, którą widzicie, to jest liczba, która mówi o migrantach, którzy spoza Unii Europejskiej, którzy mają wydane dokumenty w Polsce, to znaczy to są karty pobytu, karty czasowego pobytu, karty stałego pobytu, to są wszystkie osoby, które mają status uchodźcy albo ochronę uzupełniającą i to jest ta grupa osób, ale tak szacunkowo mówi się o 2 milionach osób, które mieszkają w Polsce i w tej grupie są wszystkie osoby, które wjechały do Polski na podstawie wizy, które są w Polsce też głównie na podstawie wiz i które pracują w oparciu o oświadczenia. Czyli tak naprawdę to, co jest ciekawe, to ta liczba cały czas rośnie, bo ja sobie sprawdzałam przed tym spotkaniem statystyki i jeszcze w grudniu, jak przygotowywałam jakiś wniosek, tych osób było o 20 tysięcy osób mniej. Więc nawet w momencie takiego, można powiedzieć, przystopowania, bo przecież mamy COVID, mamy zamknięte granice, to te liczba cudzoziemek stale rośnie. To są też jakby bardzo dobrze to też widać po statystykach ZUS-u, to znaczy, nie wiem, coraz więcej migrantek dostaje emerytury, które z naszego systemu, ponieważ tutaj pracowali od lat w Polsce. To jest też coraz więcej osób ubezpieczonych.
Więc tak naprawdę, no, tak naprawdę to jesteśmy, no, jesteśmy krajem wielokulturowym. Tego tak na pierwszy rzut oka nie widać, bo zazwyczaj te migracje do naszego kraju są z krajów kulturowo do nas podobnych, czyli Ukraina, Białoruś, nawet osoby, które są obywatelami Rosji, ale narodowości czeczeńskiej, one też są w jakiś sposób, mimo że często mają odmienną religię, ale są też jakby bardzo, wtapiają się, można powiedzieć, w tłum. Szacuje się, że w naszym regionie mieszka od 80 do 150 tysięcy migrantów, migrantek. I tutaj ta druga liczba, którą przytoczyłam, no to też jest, to są osoby, które właśnie mają wydane dokumenty w Polsce. Ale ta pozostała liczba, czyli do tych 150 tysięcy, to są osoby, które w dużej mierze właśnie pracują w oparciu o świadczenia, które są na wizach i które niestety najczęściej jakby spotykają się z taką dyskryminacją systemową, związaną z rynkiem pracy przede wszystkim i z tym, że często są zatrudnione na przykład te osoby w oparciu o umowy śmieciowe z agencjami, które są w stosunku do nich nie fair. Oczywiście nie wszystkie, też bym nie chciała, żeby ktoś wyciął teraz moją wypowiedź i wysłał do agencji pracy, że coś takiego mówię, ale niestety w dużej mierze z tego, co wiemy, co nam mówią migranci, to jednak jakby te układy są nie fair w stosunku do osób. No i te dwie pozostałe liczby to są osoby z przyznaną ochroną międzynarodową i krajową, czyli jeżeli kiedykolwiek jeszcze usłyszycie w mediach, że Polska przyjęła 1 000 000 uchodźców, to jest, no to powinna się zapalić czerwona lampka z takim napisem LED-owym fake news, bo niestety ten temat migrantów, migrantek, on jest często wykorzystywany przez osoby publiczne do jakichś takich różnych zagrywek politycznych. Dobra, o tym mówiłam. To, co jest jeszcze istotne, co mogłabym dodać, to jakie są wyzwania i problemy, no to jak widzicie to zdjęcie, na tym zdjęciu są, o ile się nie mylę, sami Polacy, Polki. To oznacza, że często takie narzędzia czy strategiczne dokumenty, one są stworzone przez osoby, które mają wiedzę, ale nie mają takiego doświadczenia albo nie mają dokładnej perspektywy, nie znają perspektywy osób, dla których te dokumenty powstają. I to, co było dla nas też istotne, jakby to jest z różnych przyczyn, nie oceniając tego negatywnie czy pozytywnie, bo też jest często tak, że te spotkania odbywają się w trakcie dnia, osoby pracują, nie ma też, nie wiem, może ciężko znaleźć, jest liderów, liderki środowisk migracyjnych i zaprosić ich do współpracy, ale często faktycznie jest tak, instytucje też coraz częściej zwracają na to uwagę, że właśnie tej perspektywy migranckiej brakuje i w związku z tym my też w tym zespole pracowaliśmy praktycznie w takim homogenicznym środowisku Polaków, Polek, ale zrobiliśmy diagnozy, skonsultowaliśmy diagnozy z migrantami, migrantkami i mamy też nadzieję, że jakby ta diagnoza przełoży się trochę na nawet nie trochę, przełoży się znacząco na jakość powstawania tych narzędzi, które będziemy projektować w najbliższym roku. Dobrze, ja tak wypisałam sobie teraz trzy takie dość nudne slajdy, można powiedzieć, bo jest na nich sam tekst, ale to są fragmenty tych wyzwań, które nam też wyszły w trakcie diagnozy. Tak naprawdę to jest tylko jeden obszar, bo to jest bezpieczeństwo i sprawy obywatelskie. Nie będę może teraz tego czytała, możecie się z tym zapoznać, czytając w międzyczasie,
ale tak jakby na co bym chciała zwrócić uwagę, to jest to, że jakby można mówić o takiej dyskryminacji migrantów, migrantki ze względu jakby pod takim względem, pod którym my tego nie widzimy, jakby to nas, te sprawy nas nie dotyczą, ale one mają bardzo, bardzo, bardzo przekładają się na jakość życia tutaj. To znaczy sam fakt, że na przykład jeżeli ktoś posiada kartę czasowego pobytu ze względu na otrzymanie pracy, to on tak naprawdę, ta osoba, jeżeli zmieni pracodawcę, wskakuje od nowa w tą samą procedurę zdobywania tej karty czasu. Za tym idą pieniądze, za tym też idzie czas, bo też wydanie takiej karty i ubieganie się w ogóle o nią, no to są pieniądze rzędu tam 3-4 stówek. Więc no, to są kwestie, które utrudniają w jakiś sposób też taką decyzję pozostania tutaj w Polsce na stałe. Dobra. To, o czym jeszcze też dyskutowaliśmy, tak głównie w tych grupach diagnostycznych, w tych grupach w międzysektorowym zespole, to jest też gotowość właśnie samorządów i pracowników instytucji publicznych na obsługę migrantów i migrantki. Ponieważ jakby abstrahując od tego, że są jakieś bariery językowe, to też w dużej jest też taka nieznajomość prawa, bo niestety jest często tak, że pracownicy urzędów po prostu nie są przygotowani, nie wiedzą, jakie prawa i obowiązki mają osoby innych narodowości, czy nie wiem. Tak, bardzo jakby takim sztandarowym można przykładem można powiedzieć jest pójście migranta do ośrodka zdrowia, bo jeżeli nie ma PESEL-u, no to tak naprawdę pani w okienku już się łapie za głowę, jak ma kogoś rejestrować, bo nie wie, czy on jest zarejestrowany, czy nie, nie wie, jak to sprawdzić. Także to są, często się tak zdarza właśnie, że ktoś nie wiem, nie otrzymuje wsparcia, albo nie jest mu ciężko egzekwować swoje prawa z tego względu, że ta druga strona czegoś nie wie. I to też tak naprawdę mamy bardzo wiele do zrobienia też w administracji publicznej, żeby umieć, że tak powiem, kolokwialnie obsługiwać te osoby, bo nie dosyć, że mamy bardzo trudnym językiem, bardzo często przygotowane dokumenty i nie radzi sobie z tym nie jedna Polka i Polak, bo ten zawiły język jest trudny dla wielu osób i niezrozumiały. Tym bardziej trudno mi sobie wyobrazić, jak sobie radzą osoby, które mają problem w komunikacji. Nasz język nie należy do najprostszych, ale też wiemy o tym, że bardzo wiele urzędników, urzędniczek nie mówi nawet w jednym dodatkowym języku obcym, więc ta komunikacja na pewno musi być bardzo utrudniona i tutaj jest bardzo wiele do zmiany. Tak, raczej to jest spore wyzwanie, ale też jakby nie wiem, ile jest języków na świecie, pewnie tryliard, ale też jest tak, że jakby nie każdy urzędnik, nie każda urzędniczka muszą mówić w języku angielskim czy ukraińskim, czy jakimkolwiek teraz. Ale całkowicie się z Tobą zgadzam, ale akurat mam przykład z obsługi szwedzkiej, chociażby w urzędzie skarbowym. Jak wchodzi Polak i urzędniczka nie mówi w języku polskim, to automatycznie albo łączy, albo prosi osobę, która mówi w tym języku, żeby ten Polak czuł się dobrze obsłużony, aby nie czuł się skrępowany, aby nie miał problemu z wypełnieniem druku, który od niego się wymaga. Wydaje mi się, że my możemy pomarzyć o takiej sytuacji w naszym kraju i chciałabym, żeby tak było i żeby się rozwiązywało takie trudne sytuacje.
Tak, tylko że to cały czas opiera się na takiej, na dobrej woli jednej konkretnej osoby, bo ta pani wykona telefon albo nie wykona, a nam też chodzi o coś takiego, że tak naprawdę małym, jakby małym nakładem sił, można powiedzieć, można stworzyć sieć, która, czyli sieć, wystarczyłoby tak naprawdę mieć bazę 10 migrantów, do których można zadzwonić i zatrudnić ich na podstawie jakichś umów o współpracę, do których można zadzwonić i poprosić o tłumaczenie. Nie wiem, innym rozwiązaniem byłoby to, że na przykład osoba, która nie mówi w języku polskim, może wejść do urzędu czy do konkretnego pokoju z nie wiem, z wolontariuszem, wolontariuszką czy inną osobą, która mu pomoże to wytłumaczyć. Także jest bardzo dużo rozwiązań, które niekoniecznie polegają na tym, że teraz pracownicy instytucji publicznych musieliby brać udział w kursach języków obcych. Bardziej chodzi o takie otwarcie też samorządów na współpracę z organizacjami pozarządowymi, bo często jest tak, że nie mówię teraz tylko o EMIK-u, ale też no, w innych regionach jest tak, że właśnie tą integracją cudzoziemców ze społeczeństwem przyjmującym zajmują się organizacje pozarządowe. No, idealnym jakimś modelem byłoby właśnie wspieranie i współpraca z grupami migrantów, migrantek, którzy tworzą jakieś nieformalne sieci pomocy i tak dalej. Mam nadzieję, że w EMIK-u będziemy mogli już niedługo też taką współpracę inicjować. Dobrze. Tak, to może ja te wyzwania jednak trochę je ominę, bo kończy nam się powoli czas. Zapraszam do kontaktu, który będzie na ostatnim slajdzie. Jeżeli ktoś by chciał podyskutować albo dowiedzieć się więcej, to jesteśmy otwarci i otwarte na to, żeby wam odpowiadać i rozmawiać z wami. Mam nadzieję też, że już niedługo te wyzwania i te diagnozy będziemy mogli pokazać światu. Na razie nad nimi pracujemy, żeby były czytelne. Ale to, o czym właśnie chciałam powiedzieć już w najważniejszych kwestiach, to jest to, co chciałabym, żeby wybrzmiało. No to tak, jakby kluczową rzeczą jest to, że niestety osoby spoza Unii Europejskiej nie mają prawa głosu w wyborach samorządowych i wyborach europejskich. Bez względu na to, ile tutaj mieszkają, takie prawo mają obywatele Unii Europejskiej. To jest związane z tym, że Polska nie ratyfikowała konwencji o udziale cudzoziemców w życiu publicznym i na szczeblu lokalnym. W innych krajach Polacy takie głosy mają, więc myślę, to jest rzecz, która jest absolutnie nie do ruszenia, czyli wydaje mi się, że nie do ruszenia w najbliższych latach, bo to też by wymagało zmiany konstytucji, chociaż może przy okazji, gdyby ktoś zmieniał konstytucję, to chciałby też zmienić coś w prawie wyborczym i wyłączyć migrantów, może to nie jest aż taki pomysł od czapy. To, co też jest istotne, to jest właśnie brak reprezentacji cudzoziemców wobec władz lokalnych. Mówię też na przykład o różnego rodzaju konkursach miejskich, które ogłaszają samorządy. Wystarczyłoby na przykład przygotowywać te dokumenty w łatwiejszym języku i trochę uprościć procedury formalne, żeby migranci mogli pisać własne projekty na rzecz integracji. I też niewielki udział i niska partycypacja osób z doświadczeniem migracyjnym w życiu społecznym na poziomie tak, samorządów lokalnych, o tym już powiedziałam. My też zwracamy uwagę na to, żeby właśnie te osoby, które są z nami w kontakcie, włączać w takie rzeczy, które już działają i którymi oni mogą się zajmować, czyli budżet partycypacyjny.
Jest też tak, że ta wiedza o tym budżecie jest bardzo mała, jeżeli chodzi o osoby z, na przykład z Ukrainy, bo tych jest najwięcej. To się wiąże też z tym, że, no, że jakby cała komunikacja też jest w dużej mierze robiona w języku polskim, ale też nie ma chyba takiego stricte zaproszenia i informacji, że jeżeli mieszkasz w tym mieście, to okej, o ile nie możesz brać udziału w wyborach samorządowych, to możesz wziąć udział w głosowaniu na budżet partycypacyjny i przygotować nawet jakiś wniosek. To jest to, czym my się też chcemy zajmować, to jest wsparcie zakładania podmiotów ekonomii społecznej, ponieważ w niektórych przypadkach, jakby już nie będę wchodziła tutaj w szczegóły związane z legalizacją pobytu, ale migranci, migrantki mogą zakładać na przykład spółdzielnie, fundacje, stowarzyszenia. I tak, no i ta trzecia rzecz, no to jest nasza rola, czyli lobbowanie na rzecz uwzględnienia perspektywy osób z doświadczeniem migracyjnym w politykach miejskich, to znaczy bycie takim głosem osób, które, no, które nie mają tego głosu z różnych przyczyn. I ostatnia rzecz to jest udział w Narodowym Spisie Powszechnym, ponieważ myślę, że no w tym dokumencie tak naprawdę też będziemy mogli, że jakby obecność migrantów, migrantek będzie mogła się pojawić w tym dokumencie w taki sposób statystyczny i też jakby pokazać, że faktycznie to nie są tylko osoby, które traktują Polskę jako kraj tranzytowy, ale no w dużej mierze po prostu to jest ich dom, więc też tu są i też trzeba ich uwzględnić. Chyba ciężka praca. No. No, taka nie jest ciężka. Jest bardzo przyjemna. Czy jest dużo kwestii papierkowych, ale to związanych bardziej właśnie z w ogóle z pracą w fundacjach czy w NGO-sach, ale też jest bardzo, bardzo przyjemna praca, ponieważ z fajnymi osobami pracujemy. Cieszy mnie, że masz przyjemność ze swojej pracy. Powiedz mi, czy często macie jakąś taką frustrację na te polskie przepisy, na to, jak trochę właśnie mamy tak wiele trudności w tym, żeby osobom z innego kraju, z innym językiem pomóc tutaj się poruszać? Moje pytanie stąd, że pamiętam doskonale, kiedyś miałam taką przyjemność pracowania z obcokrajowcami i wiem, jak wiele ich trudu kosztowało organizowanie sobie życia tutaj, organizowanie dokumentów, organizowanie tego zezwolenia na pracę. Jeszcze pamiętam przeniesienie tego urzędu z Torunia do Bydgoszczy, jeżdżenie tam ciągle, no to naprawdę jest trudność. Więc ja byłam sfrustrowana, ja byłam wkurzona na to, że oni muszą na to poświęcać tyle czasu i tak ich to zajmuje, stąd to moje pytanie, jak sobie rodzicie w tych trudnych, stresujących i frustrujących sytuacjach, które na pewno macie w swojej pracy. No tak, no takich sytuacji jest sporo, ale one też wynikają w głównej mierze z takiej nawet nie frustracji, czyli ta frustracja jest spowodowana bezradnością, bo tak jak też, nie wiem, czy o tym wspomniałam, albo może to było napisane, że też na przykład, nie wiem, decyzje dotyczące uzyskania statusu uchodźcy, mimo że jakby takim terminem, który jest ustawowy, to jest chyba 6 miesięcy, one trwają często, przedłużone są do 14 miesięcy, czyli jakby to są rzeczy, które, nie wiem, czy czekanie na kartę stałego pobytu, czy jakby w ogóle decyzje urzędów wojewódzkich, to też są, no, też są terminy sięgające, nie wiem, 4-6 miesięcy, w zależności od województwa do 8. Także no, wtedy te osoby są w zawieszeniu i my też trochę jesteśmy w zawieszeniu i no, radzimy sobie tak, że no co, no głowy, muru głową nie przebijesz. Mamy też superwizję z psychologiem. Możemy sobie na to pozwolić, bo mamy takie akurat działanie w projekcie. Ten psycholog jest dostępny dla, psycholożka w zasadzie, Litka, jest dostępna dla migrantów, ale imigrantek, ale też i dla zespołu.
I na bieżąco przegadujemy sobie takie tematy, ale no tak, no tak jak powiedziałam, no to co możemy, to robimy i tak się trochę pocieszamy tym i klepiemy i jeżeli możemy pomóc ludziom, nie wiem, wykonując jakiś telefon czy przygotowując pisma, to robimy, ale niestety też nie jesteśmy takim, mam wrażenie często też, nie mówię tylko o EMIK-u, ale w ogóle o środowisku organizacji pozarządowych, takim równoległym partnerem do rozmów, jeżeli chodzi o no, takie decyzje rządowe tak naprawdę, takie publiczne, więc tak. Miejmy nadzieję, ale... że kiedyś to się zmieni. No, tak. Rozumiem, że to koniec twojej prezentacji, Sylwia. Więc tak. No ja bardzo ci dziękuję. Pewnie Łukasz z Mają są gdzieś tam jeszcze i z Talitą. O, wspaniale. No mili, ja wam bardzo dziękuję za to, że podzieliliście się z nami swoimi historiami, tym co robicie, tym jakie macie pasje, tym z kim, jak, dlaczego współpracujecie. Myślę, że takich rozmów nigdy za wiele. Szczególnie, że dotykamy tutaj bezpośrednio pracy z człowiekiem, co jest szczególnie trudne i ważne. Dziękuję wam bardzo za spotkanie. Państwa informuję, że nasz webinar będzie dostępny za kilka dni na naszej stronie. Wiem, że aktualnie żyjemy głównie w świecie internetowym, facebookowym, webinariowym, więc dzieje się bardzo dużo w tym samym czasie, co doprowadza do tego, że trudno czasami wybierać wydarzenia, więc ja zachęcam do tego, żeby obejrzeć całe to spotkanie, bo naprawdę warto. Wam dziękuję jeszcze raz, życzę dużo siły w tym, co robicie, poszerzania horyzontów nie tylko swoich, ale także i naszych, bo wasza działalność wpływa na to, że my możemy poznać inne osoby, kultury, ale także przestać się czasami bać, więc to jest bardzo ważne. Cieszę się, życzę wam wszystkiego dobrego, żeby ta pandemia szybko się skończyła i żebyśmy mogli się poznać w realu i się spotkać. A wam dużo siły, energii, zmiany polityk, więcej kasy, więcej dofinansowań, tego, żebyście mogli jeździć i opowiadać o swoich podróżach, no i tego, żebyście mieli jak najmniej trudności w organizowaniu tego, czym się zajmujecie. Życzę miłego wieczoru i popołudnia, no i szczególnie zdrowia na ten czas, no i tej energii, żeby wam nie zabrakło. Bardzo dziękuję w imieniu swoim, moich gości i gościa i do zobaczenia na kolejnym webinarium organizowanym przez Kongres Ruchów Miejskich. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękuję za zaproszenie. Cześć. Pa.